W ostatnich miesiącach wzrosło ryzyko kryzysu zadłużeniowego w Europie. Podstawową przyczyną jest bardzo wysokie zadłużenie wielu krajów europejskich. Do tego doszły słabe dane gospodarcze, zarówno z Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych, ostatnio również z rynków wschodzących. Ta kombinacja wysokiego zadłużenia, słabego wzrostu gospodarczego jest dla rynków finansowych mieszanką wybuchową. To wszystko powoduje spadki, spadki na rynkach akcji, ale ostatnio również spadki na rynku surowcowym, pogorszenie notowań obligacji krajów zadłużonych, ostatnio nawet pogorszenie notowań polskich obligacji długoterminowych. Z punktu widzenia inwestorów niekorzystne jest to, że brak jest dobrego rozwiązania obecnego kryzysu zadłużeniowego. Takie rozwiązanie musiałoby polegać na wzmocnieniu sektora bankowego, prawdopodobnie na ogłoszeniu niewypłacalności tych krajów, które nie są w stanie udźwignąć wysokiego poziomu zadłużenia. W tej sytuacji, gdy brak jest odpowiednich decyzji politycznych, musimy liczyć się cały czas z bardzo wysoką zmiennością na rynkach finansowych, z możliwością kontynuacji tendencji spadkowych. Z punktu widzenia inwestorów trzeba na pewno zachować bardzo dużą ostrożność w inwestowaniu środków w obecnych warunkach rynkowych.